To miał być kolejny hit drugiej Ligi Kobiet. Do milowickiej hali zawitała drużyna Tomasowi Tomaszów Lubelski, czyli jeden z głównych kandydatów do awansu. Tylko że goście postawili się płomyczką praktycznie tylko w trzecim secie. W tej lidze po prostu na drużynę z Sosnowca nie ma mocnych, a zespół Krzysztofa Zabielnego rozsiadł się w fotelu lidera na dobre. Oczywiście, że jesteśmy mocni. No, oczywiście to mówię w kategorii żartu, natomiast powiem tak, dobrze trenujemy, dobrze pracujemy. Ja byłem bardzo spokojny o dzisiejszy mecz, ponieważ dziewczyny cały tydzień na wszystkich treningach prezentowały się bardzo dobrze. I dlatego ja tylko powiedziałem na krótkiej odprawie przedmeczowej w szatni, że jeżeli zagramy tak, jak trenujemy w tym tygodniu, to jestem bardzo spokojny o wynik i faktycznie nawet wydaje mi się, że zagraliśmy lepiej niż trenowaliśmy i dlatego wynik był taki, a nie inny. Natomiast przyznam się szczerze, że za bardzo nie patrzymy na to, czy nasz przeciwnik to jest drugi, trzeci czy ósmy zespół z tabeli. Natomiast my mamy założenie takie, że skupiamy się na swojej grze, ponieważ ta liga i ten sezon zasadniczy, który trwa obecnie, to jest tak jakby dla nas takim celem pośrednim. Oczywiście, dzięki temu nabieramy pewności siebie, dzięki temu jest dobra atmosfera, wiadomo, bo się wygrywa mecz za meczem, a każde zwycięstwo buduje. Natomiast nie ukrywam, że to jest tylko cel pośredni. Dla nas my mamy być w optymalnej dyspozycji, mamy być skuteczni na przełomie marca i kwietnia. I myślę, że to po prostu to wszystko służy temu, żeby się do tego momentu przygotować jak najlepiej. Każda z tych dziewczyn zasługuje na wielkie brawa. No, ale trzeba kogoś wyróżnić. MVP meczu po raz kolejny została Patrycja Flakus, którą kibice z Sosnowca po prostu pokochali. Tak, chociaż troszkę się obawiałam z tego względu, że miałam rok właśnie przerwy od siatkówki. Ale jak to powiedzieć, dobrze mnie przyjął zespół i tak naprawdę krok po kroczku jest lepiej, jeżeli chodzi o moją formę. Kolejny mecz w Sosnowcu, kolejny mecz, który miał być hitem, ale chyba za łatwo wam poszło, bo praktycznie przeciwniczki postawiły wam się tylko w trzecim secie. Myślisz, że skąd się to wzięło? Może troszkę takie rozluźnienie było i spowodowało, że niestety, jak to powiedzieć, punkt za punktem wszystko było, ale najważniejsze, że jak to powiedzieć, popełniałyśmy bardzo mało punktów pod koniec tego trzeciego seta. I to zweryfikowało, że wygrałyśmy 3-0. Rotacje u trenera Zabielnego to coś normalnego. Tym razem szkoleniowiec postawił na Dominikę Dryję, która zagrała bardzo dobre zawody, szczególnie w pierwszym secie. Oj, bez przesady, to zasługa całej drużyny. Ja starałam się jak mogłam, żeby w każdym elemencie jakąś tam cegiełkę od siebie dodać i żeby ten wynik wyglądał tak, jak wyglądał. Trener Zabielny jest znany z rotacji w składzie. Myśli, że to jest dobry atut waszej drużyny? Oczywiście, to jest nasz ogromny plus. Mamy dużą ławkę. Na treningach, grając z szóstkami, jesteśmy cały czas na równym poziomie. I czasami współczuję trenerowi, jak ma wystawić tą pierwszą szóstkę, bo naprawdę, dziewczyny, jesteśmy wszystkie na bardzo podobnym poziomie. Jest to ogromny plus, bo zbliżają się. Wiadomo, gramy o wysokie cele, więc musimy być przygotowane na różne opcje właśnie w drużynie, więc wszystkie dziewczyny są równe i fajnie, że ma tą opcję, że może wystawić z kwadratu każdą z nas. Ten, kto ogląda wasze mecze, może powiedzieć, że pan na drugie imię ma rotacja, bo kolejna rotacja w składzie. Postawił pan dzisiaj na Dominikę Dryję i to był strzał w dziesiątkę, bo Dominika kilka, nawet kilkanaście ważnych punktów zdobyła. Tak, nie ukrywam, że jestem bardzo zadowolony z jej, można powiedzieć, takiego debiutu w naszym zespole w tym sezonie, ponieważ no niestety miała kontuzję, która ją wykluczyła na 6 tygodni. Wraca nam powoli do gry. Widać, że bardzo ciężko pracuje, bardzo chce. To jest bardzo doświadczona zawodniczka, która już ma za sobą lata gry na poziomie pierwszej ligi również i nie ukrywam, że ja bardzo na nią liczę. Oboje wspólnie doszliśmy do takiego wniosku właśnie z Dominiką, że to jest chyba ten moment, żeby dać jej szansę, żeby spróbować, żebyśmy się oboje i ja i ona przekonali, czy już jest gotowa. I tak naprawdę śmialiśmy się, że mimo, że tak doświadczona dziewczyna, to mówi, że miała lekkiego stresa, że gdzieś tam jednak ten debiut taki był dla niej bardzo istotny i to, co pan wspomniał, nie ukrywam, że zdobyła ważne punkty, bardzo dobrze zagrała w defensywie, bardzo dobrze zagrała z tyłu, dobrze zagrała w przyjęciu, ale również w ataku kilka ważnych punktów nam skończyła. I nie ukrywam, że myślę, że to był dla niej bardzo potrzebny ten mecz i to zwycięstwo i jej dobra gra. Sezon w tym roku zakończycie meczem wyjazdowym. Jest się czego obawiać? Tak, mamy teraz dwa mecze, w grudniu mamy jeszcze dwa mecze, ale obydwa niestety na wyjeździe, znaczy mówię niestety dla naszych kibiców, którzy przychodzą licznie i chcieliby pewnie oglądać Płomyczki częściej. Natomiast tak, za tydzień jedziemy na mecz wyjazdowy do Krzeszowic. Jest to zespół, który zajmuje obecnie ostatnie miejsce w tabeli i tydzień później już zaczynamy, 14 grudnia zaczynamy już pierwszy mecz rundy rewanżowej sezonu zasadniczego i mamy wyjazd dość długi, bo do Starego Sącza. I później jest ta dłuższa przerwa tak naprawdę, ale
w zamian w styczniu mamy 3 mecze u siebie. 4, 11, 18 styczeń gramy 3 kolejne mecze, 3 soboty gramy w Milowicach. Dla Połmyczków ten rok jeszcze się nie kończy. Teraz 2 mecze wyjazdowe. Tylko czy znajdzie się w tej lidze ktoś, kto może im zaszkodzić? Próbowała Tomasowia, która przegrała 3-0. Zwycięstwo gospodyń było zresztą podwójne, gdyż dzięki kibicom drużyna wspomogła szlachetną paczkę. Wielkie brawa dla wszystkich.